No i co, kurwa, nie może być za łatwo. Gdzieżbym ja mógł pojeździć, kurwa? Chuju, kurwa, ciemny. Ja myślałem, że pogoda będzie jakaś w miarę. Ściągłem te rękawy. Żeby trochę lepszy kadr był. No to jebie żabami, kurwa. W ogóle wyszedłem normalnie ubrany. Nie patrzyłem za okno, jaka jest pogoda. Zaakceptowałem oczywiście zamówienie w domu. Wychodzę, a to kurwa. No właśnie. Oczywiście Globo mi już wypisuje, czyli wszystko jest w porządku. Bo kurwa, wszyscy czekają na mnie. A ja mam wyjebane na to, że oni na mnie czekają, kurwa. Gdybym mógł bez konsekwencji anulować tą pierdolną godzinę, to bym anulował. Nie byłoby problemu, ale że kurwa nie można, to sobie poczekają. Jaki kurwa Armagedon. Ja pierdolę. I chuj, wszystko mokre. Dobry? 4, 5, 6. Pierdolone spodenki ograniczają mój ruch. Nie mogę nogi nad ciodorkiem przełożyć. No i dobra, i przestało padać. Do dupsyło mi pierwsze 15 minut. Teraz kurwa cały mokry będę jeździł, ale do wieczora padać nie będzie pewnie. Mnie rozdupca ta pogoda. No jak już zaczęło jebać tym deszczem, to mogło już padać. Ja pierdolę, no i wieje jak chuj też. Pokombinowałem w ustawieniach kamery też dzisiaj. Ustawiłem ISO, żeby nie wchodziło wyżej jak 800. Z myślą właśnie o wieczorze, jak już się ciemno zrobi. I shutter speed z auto ustawiłem na manuala na 1,50. No zobaczymy, co to da. Oglądałem filmiki tych kolegów z branży, co też po zmroku jeździli na GoPro 11 i obrazek z ich filmów, no to jest przepaść. No i kurwa zacząłem coś kombinować, żeby to polepszyć. Kurde, myślałem, że normalnie sobie w adidaskach wyskoczę. Kurwa, w gumiakach jeżdżę, ja pierdolę. 20B, a to jest tutaj. To do security, kurwa. Adama dzwonimy. No dobra. Apartament, no to już się nie nazywałem mieszkania, apartamenty, kurwa. No i tak napisali, która to jest klatka, to by to kurwa wiele ułatwiło. A tak to chuj, chodź sobie szukaj. Będzie jak zimno, jak nie potrafi kurwa naprowadzić. Nie mogłem znaleźć klatki. Cześć, tam było. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Wzajemnie. Najważniejsze, że się znaleźliśmy.
co to jest? Szlak, kurwa, Biedronka. I dokąd? Dokąd to mnie chcecie wysłać? No, na customera na razie. Co mnie to kurwa nudzi? Też kurwa, jeszcze mocniejszą tą sprężynę mogli założyć. Jedzie kurier taki kurwa 60 kilo. Tego przyczaśnie kurwa między bramką a futryną Juliana Tokarskiego. Klub studio do Reymonta. Słyszę cię, słyszę cię. Aha. Dobra, nie ma co się śpieszyć. Ja tam i tak będę czekał. No i chuj, stoimy. 5 minutes later. Zmienili mi zamówienie. Na Rakowicką znowu. To że za 8 zł. 5 minutes later. Dobra, gotowe. Dobra, 93. Kurwa, czujesz się jakiś ograniczony w tych rękawiczkach. Dałyby się bez pancerzów. Połączenie nieudane. Ty dobra, ja odjebałem, poleciałem kurwa od razu do galerii, a to w ogóle w galerii nie jest. Przechuj. Dwa, siedem, dziewięć. Straciłem 15 minut tym razem. Dobrze. Tam będzie 145. Poproszę. Dobrze, dziękuję. Biedronka z Mogilskiej na Śliczną. No, stąd zaskoczyło już, że jestem na miejscu. Czas ruszył. 5.24 do niby wydania. 494? 494, tak? Mhm. Tak, no. Trochę usaważy ten plecak, ale dobrze, że blisko dostawa na 800 metrów. Odbierałem zamówienie, dostałem SMS-a od Glovo. Przycisk jestem na miejscu, odchodzi do historii. Będzie jeszcze padać, czy nie będzie, bo ściągnąłbym tą folię z siebie. Rozdupca mi ta nawigacja. Teraz jak popatrzyłem, to każą mi przejechać na tamtą stronę, przejechać 200 metrów i wrócić z powrotem na tą stronę. I stoję jak podupcony na tych światłach.
wysoła, które piętro. Ale tak nie wygląda na jakieś bardziej u góry. Proszę. Dzień dobry, które piętro? Piąte. Dzięki. Dzień dobry. Jedno, proszę. I drugie cięższe. Dzięki, dziękuję. Kurwa, 5 tylko 2 godziny. I parkour. Coś wpadło. Spawi znowu, kurwa. Sałatka spawi. Chuj, jedźmy. A ja po nie starałem po prostu. Zajebista hulajnoga elektryczna. A no tak, dzięki. Kurwa, co tak pusto na tych ulicach? Poniedziałek jest do chuja, a nie niedziela. Chuj wie, dla mnie lepiej. Kurwa, ale rowerek. Ciekawe, czy się uchwycił. Ten taki z tym większym kołem z przodu, malutkim z tyłu. Gość siedzi gdzieś na wysokości 1,5 metra. Zarąbiste. Ciekawe, jak się na takim jeździ. Ja tu sobie parkiem przelecę. Budynek jest tam po prawej stronie. Ciekawe, czy jest tu jakiś wyjazd tam. Bokiem, czy trzeba zapierdalać tam? Jest. No to siup. Myślałem, że ten musiał dookoła objeżdżać. Jestem na miejscu. Numer 1. Przepraszam, ten kod zauważyłem, jak już zadzwoniłem. Proszę bardzo. Dziękuję, do widzenia. Z Izaka. Ta restauracja, co brałem na samym początku. Zero 90. 0,90 to jest to. Dziękuję bardzo, do widzenia. No, jazda po płaskim. Można powiedzieć, że się skończyła. Teraz będziemy jebać podwórkę na Wolkę. O! Chodnik tu zrobili. Ja tu byłem u pani
McDonald'em. Tu po jakichś paletach jechałem, pamiętam. Dzisiaj już jest chodnik. Kurwa, slalomy. Dobry. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Do widzenia. No i co dalej? Nie chcę ponarki. Ale to by było w sumie najbliżej. Kurwa, wiatr się zerwał jeszcze więcej niż przedtem. A mi wpadł ben duży. Duży ben z Celnej. Ale pizgo, ja pierdolę. No na moście to dopiero czuć. O, chyba ciężko być. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Ja pierdolę. 12 desperadusów w butelce. No, wziąć od kościoła 117 zł. Ja pierdolę, żeby to się tylko nie porozbijało w tym plecaku. To był kiedyś sklep tam na rogu z modelami zdalnie sterowanymi. To kupiłem swojego Wirtuska. Elektryczny samochodzik, który dokurwiał 75 na godzinę. Fajny był, a teraz to jest warty 200 zł. Dzień dobry. Dzień dobry, jazdę z tobą. Tak, to piwa, tak? Mhm, tylko że trzeba zapłacić za to. Tak, tak, już. Ej, Oszek! Kuglowo przyjechało. Dobra, a nie, to będę miała. Już. Wyszę i Oszek. Było 117. Wyszę, Oszek mi daj. No to masz te 20 bez reszty, ja bez mody, i ci zaraz też przyleję. I to bez reszty? Bez reszty, tak. Muszę okay. Od spodu wziąć, bo nie upał tak. Siatką. Jedno jeszcze będzie drugie. Super, dziękuję pięknie. Do widzenia. Z Wadowickiej coś. Na zbrojarzy. Jedźmy. McDonald's. Wezmę ci. Kurwa, ten zbrojarz to jest kawał drogi. Co? Kurwa, muszę całą tą Wadowicką przejechać. Za Kopianką znowu pod to sanktuarium i tam w prawo w osiedle. Anulowałem sobie jutrzejsze godziny, tylko że troszkę przyspałem, nie zastosowałem się do tych magicznych 24 godzin. Dobry. O, no. I drugie. Dziękuję. Fajnie. Ja.
minut 18. Okej. Koło zamkowej. Fajna trasa. Prosta, nie za długa, po ścieżce rowerowej. Takie lubię. Kurwa. Nie wiem, co oni tu znowu na zamawiali. Ale backpaczek mi tak ciśnie na bary, że aż czuję mrowienie w palcach. Jakby tu. Dobra. Zadzwoniłem po czwórkę do sąsiadów przypadkiem. Po czwórkę do sąsiadów zadzwoniłem przypadkiem. Jedno proszę. I drugie. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Co to jest? Z Izaka. Dokąd? Na rynek. Może być. Za 12. Baja. Kurwa. Chyba też zacznę jeździć tak po 3, maksymalnie 4 godzinki, nie po 5-6. Nie wiem, czy ten rzut okiem klienci to już w genach mają, czy jaki ciul. Zawsze, kurwa, zawsze jak wydasz zamówienie, no hamburger to może nie, takie te fast foody, ale jak biedrę wydajesz, zawsze jest rzut oka do plecaka, czy aby na pewno tam nic nie zostało. Klient ma możliwość sobie sprawdzić w domu, czy wszystkie produkty się zgadzają, jak nie, no to zgłosić. Okay. Do pani, tak? Proszę bardzo. Dziękuję. Dziękuję. Kurwa. Zostało mi znowu 20 minut do końca bloku. Ja pierdolę. Wpadł mi kucik na 7,5 km. Kurwa, do huty. Miałem tego nie brać. Ale se myślę, chuj. Jadę, co mi szkodzi. Może szybko obskoczymy.